Witajcie na kanale Szkoły Jazdy Jan. Dzisiaj kolejna część fragmentu trasy e-egzaminacyjnej. Jedziemy sobie teraz ulicą, skręcimy sobie teraz w ulicę Chodkiewicza. Spójrzcie, wykonujemy teraz manewr skrętu w prawo i na co musimy uważać? No, na pewno uważamy, mamy przejście dla pieszych razem z przejazdem dla rowerzystów, tak więc musimy skontrolować martwe punkty. O, właśnie tutaj w tej sytuacji mamy rowerzystę, tak więc przepuszczamy rowerzystę na przejeździe dla rowerzystów. Patrzymy oczywiście też w prawo, czy nie odjeżdża rowerzysta, albo czy nie odchodzi pieszy. I tutaj przy ulicy Chodkiewicza wykonamy sobie teraz parkowanie prostopadłe od lewej strony. Pamiętajcie, że żeby wykonać parkowanie prostopadłe, na początku należy zwolnić samochód. Tak, zwolnimy samochód prawie że do zera. Oceńmy prawidłowy kąt najazdu. Spójrzmy, czy w momencie, kiedy my wykonujemy parkowanie prostopadłe, nikt nie zamierza nas wyprzedzać. I wybierając ten odpowiedni kąt najazdu, ustawiamy się prosto pod kolorem, które stoi zaparkowane obok nas. No i teraz wyjazd. Wyjazd w naszą lewą stronę. Najpierw skontrolujcie prawą stronę, czy z prawej strony nic nie odjeżdża od strony ulicy Chodkiewicza. Natomiast kiedy prawa będzie wolna, kontrolujemy lewą stronę i staramy się wyjechać tak, żeby znaleźć się na naszym pasie ruchu, czyli na prawym pasie ruchu. Tutaj uwaga, na ulicy Chodkiewicza jest zjazd tramwaju. Tramwaj w sytuacji równorzędnej z nami, czyli kiedy znajduje się z prawej czy z lewej strony, zawsze ma pierwszeństwo. Czyli pamiętajcie, że w momencie, kiedy tramwaj na przystanku będzie stał na ulicy Chodkiewicza i włączy wam już kierunkowskaz, musimy mu ustąpić pierwszeństwo, mimo tego, że mamy go z lewej strony. Teraz wykonujemy sobie manewr skrętu w prawo w ulicę Mierosławskiego. I tutaj również należy uważać na przejazd dla rowerzystów. Tak, również kontrolujemy z prawej strony martwy punkt, czy nie odjeżdżają nam rowerzyści. I w związku z faktem, że ten zakręt jest bardzo ciasny, również musimy zwolnić samochód, żeby nie wyjechać za daleko i nie przeciąć linii podwójnej ciągłej, czy nie znaleźć się na lewym pasie. Jak widzieliście, przed chwilą był znak strefy ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę strefy, czyli skrzyżowanie nie odwołuje tego znaku. Ten znak obowiązuje na całym obszarze aż do odwołania, więc możemy już założyć, że skrzyżowanie ulicy Mierosławskiego z Cichą będzie skrzyżowaniem równorzędnym. Nie mamy tutaj żadnego znaku, więc mamy tutaj skrzyżowanie równorzędne. My będziemy wykonywać manewr skrętu w lewo, więc musimy ustąpić pierwszeństwo pojazdom odjeżdżającym z naszej prawej strony, jak i tym, którzy będą przed nami. No i oczywiście przy manewrze skrętu w lewo uważamy na linię podwójną ciągłą, żeby ją nie przeciąć, więc musimy zrobić to A wolniej, B troszeczkę większym łukiem. No i tutaj na ulicy Cichej mamy troszeczkę, zaczyna się już nam slalom, dlatego że mamy samochody poparkowane po prawej, jak i po lewej stronie, więc jesteśmy zmuszeni wykonywać manewry omijania. Manewr omijania, kiedy wiąże się ze zmianą pasa ruchu, nakazuje nam konieczność użycia kierunkowskazu, więc używamy kierunkowskazu przed wykonaniem manewru omijania i po zakończeniu manewru omijania przy powrocie na nasz pas ruchu również przełączamy z powrotem na prawy bądź lewy, w zależności od z której strony omijamy kierunkowskaz. Znowu przy skręcie w lewo uważamy na linię podwójną ciągłą. No i ulica Lalewala. Tutaj mamy znowu samochody poparkowane z dwóch stron. Tutaj przed nami oczywiście kolejne skrzyżowanie równorzędne, więc zwalniamy, tak, obserwujemy całe otoczenie skrzyżowania, ustępujemy pierwszeństwa z prawej strony. No i teraz zmieniamy pas ruchu, czyli lewy kierunkowskaz, skontrolujemy sobie lewe lusterko, wracamy z powrotem na nasz prawy pas, no i kolejne przed nami omijanie, znowu wjeżdżamy na lewy pas i wracamy na prawy. Powierzchnie, które są namalowane z wyznaczonymi miejscami parkingowymi, kiedy nie stoi na nim żadny samochód, możemy po nich oczywiście przejechać, tak? Dlatego że nie musimy omijać pustych powierzchni parkingowych. No i dojeżdżamy sobie teraz znów do skrzyżowania z ulicą Chodkiewicza. Mieliśmy odwołanie strefy ograniczonej prędkości, znowu oczywiście przejazd dla rowerzystów, no i znak stopu, czyli konieczność zatrzymania się, czyli unieruchomienia pojazdu do zera, tak? Czyli zatrzymujemy się przed linią, oczywiście oceniamy sytuację, kontrolujemy prawą stronę, lewą i kontynuujemy sobie jazdę ulicą Lelewela. Znów pamiętamy manewr omijania, więc używamy kierunkowskazu. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia, zasubskrybujcie kanał, zostawcie komentarz, jakie filmy chcielibyście jeszcze zobaczyć na naszym kanale. Cześć!